Spear również. To ma pilota najwięcej. Wow, świr. Dobra. Popadł na ciebie, świrze. I oczywiście mamy tutaj książki, które nam zwiększą sztukę pilotażu i oraz naprawę. Zestaw narzędzi. Jasno, strzywacz chyba jeszcze miał jakiś stary z tej misji z Hammerem. Dobra, czytam książki. Jeszcze raz. Okej. Okay. Książki przeczytane. Teraz mamy naprawy 54, nieźle. Czy zwiększył nam się pilot? No nieco. Ale głównie chodzi o naprawę. Ponieważ jeśli nasz transporter zostanie zniszczony, to przegrywamy. Tak, tutaj nie wiem gdzie atakować najpierw, ponieważ koniecznie musimy sprawdzić ten teren. Na początku muszę zdobyć na pewno broń ciężką. Tu jest... O, widzę ich. Super mutanci z Sawem. No, niezła broń. Niezła broń ciężka. I nie wymaga tyle siły, co ciekawe. Okej. Okay. Alice ma także... Ja chyba wspomniałem, że ma rzucanie. Mam nadzieję, że nikt mi nie będzie ginąć. Naprawdę, nie chcę. Tak, na początku jest ciężko, ponieważ... w sumie mogę się logać. Ponieważ nie mamy broń ciężkich, nie zadajemy zbytnich obrażeń. No, mam jeszcze działko przy okazji. I tutaj. Most. Na pewno super mutant jest tutaj. Tu jest dwóch. Może jakiś jeszcze się czai. To jest najgorsze. Super mutanci strzelają z wyrzutni rakiet. O rany, nie znoszę tego. Widzowie, nie znoszę. Mam nadzieję, że nie będę sypać wulgaryzmami. 0% szans, a niech to. Dobra, podych jeszcze trochę. Ci supermutanci też, jeśli mają amunicję, też nie dają się wywabić. A ja nie mam zasięgu, okej. Dobra. Moi szturmowcy nic nie poradzą na to, że nie mają zasięgu. Postaram się pójść snajperami. Ostrożnie, powoli, ja chcę żyć. Prawie zginęła bomba. Tak, to było... Wow, po części dostałem od siebie samego, kurczę. To mi nie wyszło. Spokojnie. Ta straszna muzyka. Czemu? Prawie nie żyje, Bomba. Okej. Spokojnie, to mój debiut w tej misji. Czy oni zostali zabici? No, nie wydaje mi się. Z reguły, kiedy supermutant biegnie, by walczyć z bezpośrednim zwarciem, ma na pewno jakieś młoty, rurki i takie tam... A nie ma broni.
No cóż, siewa do tyłu. Alice. Na początku będę używać... Nie, nie tego! Sałów. W każdym razie, jeden supermutant na pewno nie żyje. To by było o wiele prostsze, gdybym miał już broń ciężką. Jeśli ktoś chce zdobyć wcześniej broń ciężką niż w tej misji, trzeba bodaj na mapie świata podróżować na zachód. Wtedy zaczynamy spotykać supermutantów i oczywiście zaznaczamy, że chcemy spotkać ich, ale no cóż, takie spotkania z reguły nie kończą się szczęśliwie, ponieważ mimo tego, że jesteśmy w Hammerze, no jesteśmy chronieni przez jego pancerz, często supermutanci mają wyrzutnie rakiet, które szybko przerabiają nasz Hammer na kupę złomu. Ale tak, można wtedy pozyskać bronię, ale wątpię, czy to będą bronie inne niż SAV. Może nie. Zapis? Jakiś inny? Okej. Czemu tyle się zastanawiam z zapisami? Nie wiem. Aha! Widzę się. Tu jest skraj mapy. Postaramy się obejść tego wśród tych kaktusów. Jakoś tak ładnie zajść tego supermutanta od tyłu. 4% rany, ale beznadziejnym. Dobra, wycofuj się. O tak. Nie, popełniłem błąd. To tragiczny błąd. Pewnie zaraz Alice zginie. Tak jest. Popełniłem błąd, ponieważ Alice nie miała chyba broni zwykłych. Kurde. Ach, okej, wczytuję. I jestem z powrotem. Dobra. Oczywiście nie możemy używać. To dlatego miałem Neostada, ponieważ można go używać, gdy się czołgamy, a akurat działka nie możemy używać. Możemy używać tylko, kiedy jesteśmy przyklęknięci. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Na pewno muszę go zabić. To wiem bez wątpienia, ale jak? Jakim cudem? O, teraz masz piękną szansę. Jeszcze raz. Nie gin, strzelaj w niego. Czemu nie strzelasz w niego? Tak, jeszcze raz. Alice. Dorwij go. Czemu jest, nie wiem, schowany? Jeszcze raz. Co to miało być? No dobra. Najwidoczniej tak się nie da. Spróbujmy oślepić tego supermutanta. A tak, może zapomniałem, nie wiem. Supermutantom najlepiej strzelać w oczy, a nie ze względu na jakieś, że to ich słaby punkt. Nawet nie wiem, czy to jest ich słaby punkt, ale ze względu na szansę ich oślepienia. W porządku. Super, to było genialne z mojej strony. Jeszcze raz.
Szybko, ulecz się. No. Super. Pójdzie mi cała amunicja. Okej, wczytuję, to nie ma sensu. Kurczę, super mutanci są mocniejsi niż się tego spodziewałem.